Szanowny Pani Marszałek, Wysoka Izbo, rzeczywiście w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace reformujące strukturę organizacyjną sądownictwa powszechnego na szczeblu sądów rejonowych. Podjęte te prace zostały z takim podstawowym celem racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej, którym dysponuje wymiar sprawiedliwości. W ramach tych działań planuje się rzeczywiście zniesienie, czy też przekształcenie właściwie sądów rejonowych o limicie orzeczniczym do 14 sędziów, tak jak pani poseł zechciała powiedzieć. Ostatecznie rezultatem tego ma być stworzenie takiego modelu sądownictwa powszechnego, w ramach których funkcjonować będą większe jednostki niż dotychczas sądowe szczebla rejonowego. I teraz chciałbym uspokoić, ponieważ rzeczywiście dostrzega się pewne być może nieporozumienie co do zakresu tych przekształceń. Tak naprawdę jest to przekształcenie organizacyjne, gdzie zamiarem tych działań nie ma oddalenia fizycznego sądu od obywatela. Mówię o oddaleniu fizycznym, ponieważ podają argumenty, według których zwiększy się odległość, jaką obywatel będzie musiał pokonywać do sądu. Jest to nieprawda. Nieprawda, ponieważ w każdym przypadku zostają wydziały funkcjonujące w sądzie przekształcanym. To znaczy, że jeżeli dany sąd jest przekształcony w taki sposób, że zostaje jego obszar właściwości dołączony do sądu sąsiedniego, to w tym przypadku na miejscu pozostawia się wydziały zamiejscowe tego sądu macierzystego. To oznacza, że wydział, na przykład, jeżeli mówimy tutaj o podanym w pytaniu przykładzie przez panią poseł sądu w Garwolinie, gdyby okazało się, że sąd w Garwolinie zostanie przekształcony w taki sposób, że będzie dołączony jego obszar do sądu w Mińsku Mazowieckim, to w Garwolinie na miejscu pozostają wydziały, które tam istnieją, a więc wydział cywilny, wydział karny jako wydziały zamiejscowe sądu w Mińsku Mazowieckim, a także, i tutaj kolejne wyjaśnienie, a także Wydział Ksiąg Wieczystych. Tutaj nie ma planu zniesienia Wydziałów Ksiąg Wieczystych, ponieważ te Wydziały Ksiąg Wieczystych stają się wydziałami zamiejscowymi sądów macierzystych. Dotyczy to także oczywiście wydziałów rodzinnych i nieletnich. Otóż, no, cel tego jest, jak powiedziałem, wykorzystanie w sposób racjonalny kadry orzeczniczej, ponieważ no, trzeba jednak zauważyć, że jeżeli będzie lepsza etatyzacja sądów większych i wydziałów w tych sądach większych, to lepiej można wykorzystać zarówno kadrę sędziowską, jak i kadrę urzędniczą, i kadrę referendarską, i asystentów sędziów. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że w jednostce małej, jeżeli jest ona mała organizacyjnie, nieobecność jednego albo dwóch sędziów w wydziale powoduje poważne problemy w bieżącej pracy sądu, co dalej skutkuje szybkim narastaniem zaległości i oczywiście wydłużaniem czasu postępowania. Przy małej obsadzie sędziów i innych osób pracujących w sądzie są bardzo niewielkie możliwości przesunięcia pracowników, także sędziów między wydziałami w celu ratowania sytuacji. Te zmiany organizacyjne spowodują pewne ograniczenie wydatków związane z likwidacją stanowisk funkcyjnych w sądach, no bo jeżeli założymy, że zostanie przekształcone 122 sądy, to rzecz jasna znikają 122 stanowiska prezesów sądów, czy też mniejsza ilość wiceprezesów. Tutaj są pewne oszczędności finansowe, ale to nie jest w ogóle jakiś generalnie podstawowa przyczyna tej organizacji, ponieważ podstawowym celem jest uzyskanie większej elastyczności w gospodarowaniu kadrą sędziowską, jaką dysponuje wymiar sprawiedliwości. W jakiejś dalszej perspektywie, nie takiej półrocznej czy rocznej, ale może dwu, czy trzyletniej, czy pięcioletniej, pozwoli to wymiar sprawiedliwości na odzyskiwanie
zwalnianych etatów sędziowskich w poszczególnych mniejszych sądach i wzmacnianie potrzeb sądów większych, ponieważ jest to, zostało to zbadane i wykazane, że obciążenie sędziów pracujących w sądach w dużych miastach jest o wiele większe ze względu na to, że tam także dochodzi konieczność likwidowania spraw, które pozostały z minionych lat do załatwienia. Więc chcę jeszcze też podkreślić, że ten projekt, który został przekazany, upubliczniony, jest to projekt wstępny i konsultacje, jakie są w tej chwili prowadzone, są konsultacjami roboczymi. Minister Sprawiedliwości to w ten sposób, że poprosił prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, aby przedstawili swoje uwagi, robocze uwagi, ponieważ wychodzimy z założenia, że to oni wiedzą lepiej, w jaki sposób można być może inaczej ukształtować te sądy, z tym, że oczywiście założeniem takim, że powinny być to sądy o określonym limicie. Ta ilość 14 etatów orzeczniczych jest jednym kryterium, które podsumowuje w ogóle wielkość takiej jednostki sądowej, zarówno dotyczącej obciążenia, ilości spraw, czyli jest to gdyby iloczyn tych wszystkich czynników, które wpływają na ocenę wielkości organizacji tej jednostki. Zatem to kryterium jest całkowicie uzasadnione. Także prowadzimy w tej chwili konsultacje robocze z samorządami powiatowymi i z samorządami miejskimi zainteresowanymi. Spotykamy się z nimi, wysłuchujemy, minister sprawiedliwości wysłuchuje ich uwag, ich postulatów co do tego, w jaki sposób tę reformę organizacyjną zrobić. Dziękuję bardzo. Przepraszam za przedłużenie czasu.